No i słuchajcie, witajcie tym razem w Chałdzie. Dziękuję tam, gdzie nogi poniosą. Przypomnieliście mi o tej fajnej miejscówce, w której parę lat temu byłam. I dzisiaj po drodze do koleżanki postanowiłam jeszcze raz wjechać tutaj i zrobić krótką relację, jak to fajnie tutaj wygląda. Także tutaj widzicie wspomniany przez właśnie tam, gdzie nogi poniosą. I również w moim fotomateriale parę lat temu z Indianskerk, czyli Kościół Świętego Jana. Tak jak wspomnieli Dorenda z Maćkiem, tak samo jest to jeden z najdłuższych, bodajże najdłuższy kościół w Holandii, 123 metry. A też właśnie charakterystyczne są witraże, które w okresie niszczenia kościołów katolickich, w okresie reformacji, przetrwały. Niestety nie można teraz zobaczyć z racji zamkniętych muzeów, gdyż kościół ten w środku jest muzeum. Jeśli będziecie chcieli, to zapraszam na mój kanał, na Photoslide. Tam są one zrobione, więc tam możecie je sobie w postaci wideo popatrzeć, a zapewniam Was, że naprawdę jest na co popatrzeć. No i zobaczcie, jesteśmy w muzeum w Chałdzie. Co prawda jest dalej zamknięte, więc nie można za bardzo zwiedzać, ale niemniej tutaj widzimy od tyłu, od boku kościół właśnie Świętego Jana z tymi witrażami, które z tej strony niestety nie są widoczne. Jak widzicie, muzeum jest bardzo ładnie zachowane, odrestaurowane, dbają o to. Zobaczcie. O, zobaczcie na tą głowę. Straszne, nie? Co on krzyczy, słuchajcie? Muzeum w Chałdzie. Z jednej strony, słuchajcie, lubię zwiedzanie w tym okresie, bo nie ma tłoku. Można spokojnie wejść, popatrzeć. No co prawda niestety nie wszędzie, ale niemniej no można. Więc jak widzicie, jest praktycznie pusto. Zobaczcie. Chałda. No dobra, słuchajcie, po krótkiej przebitce zostało mi przerwane przez jednego z Holendrów i chwileczkę rozmawiałam. Zobaczcie, jak fajnie zrobiony motyw, jak można taki motyw fajnie wykorzystać. Stoimy obok sklepu z serem. Zobaczcie, jak fajnie jest zrobiony mostek i w wodzie wypływa ser. A jednocześnie, zobaczcie, jesteśmy na tyłach Sint-Jansker, czyli Kościoła Świętego Jana na ulicy Handlowej i zobaczcie, jak to ładnie wygląda z tej strony. Dobra, słuchajcie, jednak nie mamy szczęścia. Jestem tutaj przy sobocie i to, że wszystkie knajpy są pozamykane tylko na odbiór, to już na pewno wiecie. I muzea. Natomiast niestety nie są zamknięte targi, a takowy jest tutaj też w sobotę. Więc no nie jestem troszkę zbyt zadowolona, rzekłabym. Także zrobimy sobie, myślę, tylko krótką rundę po Chałdzie. Zobaczcie infrastrukturę zabudowania tegoż rynku. Bardzo fajne, archiwalne. Tu jest, słuchajcie, słynne w sumie muzeum wagi, Wachenhaus. W środku jest
Kurczę, wiecie, historia hałdy jest dziwna, bo formalnie wszyscy mówią, że hałda, czyli ser, który tutaj powstał, co jest jak najbardziej nieprawdą, bo hałda nie powstała tutaj i obecnie można tutaj też kupić hałdę, ale hałda jest tutaj z regionów okolicznych, więc nie jest do końca prawdą, nie do końca prawdziwa. Natomiast jest historia powiązana z tym, że był tutaj targ sera i w środku jest duża waga, taka, z którą kiedyś rzekomo używali tutaj kupcy. Jak widzicie, tam jest bardzo fajny stary ratusz, ale dzisiaj no, będzie kiepsko go ująć z racji tego, że jest po prostu targ, a w tle, jak widzicie, jest właśnie kościół świętego Jana. Spróbujemy wejść do środka. Słuchajcie, zapomniałam maseczki, ale spróbujemy wejść do środka. Może będą mieli jakąś. Może dzięki pozwolą zrobić kilka ujęć. Zobaczcie. No dobra, słuchajcie, to się udało jednak wejść do środka. Jak widzicie, na takiej wadze tutaj właśnie były ważone sery. Takie duże klocki. Jak wspomnieli Dorenda z Maćkiem, jak wcześniej już pewnie widzieliście też parę lat temu na moich zdjęciach, no takie to są małe jeszcze klocki, bo sery czasem są w klockach po 75 kilo, także to jest dopiero coś. Ale niemniej tu jest właśnie muzeum, w którym jest taka historyczna waga zachowana. No i oczywiście można kupić kawałki sera. Jak widzicie, dechał w trzewach. Jak ktoś chce sobie kupić, proszę bardzo, macie tutaj dostępne. Także jak, okej, zobaczcie. Spróbuję dla was zrobić troszkę przebitek charakterystycznych dla hałdy zabudowań. Widzicie bardzo fajne budynki. Bardzo fajnie to wygląda. Jesteśmy. Na takim ciut szerszym ujęciu rynku. Widzicie, jak ładnie ptaszki na metalu. Teraz jesteśmy pod ratuszem miejskim. Tutaj niestety za dużo fajnych przebitek wam nie zrobię. Z racji tego, że no, nawet na tak szeroki obiektyw jak mój, jest tu niestety za wąsko. Przy targowisku, bez targowiska wyszłoby tu bardzo fajne ujęcie. Natomiast jest to bardzo fajny, zachowany właśnie z XV wieku, bodajże też ratusz. Kiedy tu byłam parę lat temu, możecie popatrzeć na przebitki, był tu ślub motocyklistów, więc było pełno motocykli. Bardzo fajnie to wyglądało, słuchajcie. Widzicie to cacko, kochani? To jest potencjalnie auto moich marzeń, które za kilka lat sobie kupię. Prawdziwy klasyk. W tej chwili już ceny, przypuszczam, takiej wersji jak ta, bo jest naprawdę, słuchajcie, odchuchana, zadbana. Jest po prostu piękna, słuchajcie. Citroen DS1. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda.
Zobaczcie. W pełni odrestaurowana. Ładne skóry. Zobaczcie to. I z tym kłem. Zobaczcie, jaka ona jest piękna. To jest auto moich marzeń. Może za parę lat, słuchajcie. No bo w tej chwili niestety budżetu luźnego 20 paru tysięcy, a przypuszczam, że za tak fajnie odrestaurowany egzemplarz nawet 30 tysięcy euro niestety no, nie mam wolnego, ale może będąc na emeryturze to będzie właśnie moje autko. Piękne, prawda? Słuchajcie, zobaczcie to maleństwo. A, to jest pan. To jest psisko. I zobaczcie, jakie malutkie. A słuchajcie, ja mam 1,80 parę i to psisko jest mi do pasa. Także jest naprawdę boskie. Prawda? Zobaczcie. Zobaczcie.